kochani, mamy po obiedzie. Mamy godzinę 14:19 i zobaczcie, co było na obiad. Zupa grochowa z kiełbasą. To normalne. Na dietę zupa żurek z kiełbasą. No i mandarynka. Mandarynka, kochani, tego typu mandarynka. O. A jak zupa była grochowa z kiełbasą, jeszcze było mięso, też z korpusów wrzucają tam co nieco, to jest nadzieja, że coś tam uzbieram dla kotków. No i były dwie wazy, które już na koniec obiadu do zlewek miało iść, a ja zrobiłem przesiew i powybierałem. O. I zobaczcie, ile mam mięska i kiełbasy dla kotków. No, trzeba sobie jakoś radzić. Jak mi korpusy zabrali, no to teraz, jak jest taka możliwość, to łowię mięso. A poza tym był jeszcze makaron z warzywami i z mięsem. No to te mięso, które miałem w porcji, też wybrałem i wrzuciłem tutaj. Także w sumie uzbierało mi się co nieco. Także, kochani, jest. Coś zawsze kotki będą miały na otarcie łez. No to, kochani, idziemy. Idziemy do naszych kotków, bo one na pewno czekają. Czekają. Jeszcze zobaczę ten obiad, jak to był makaron. A wieprzowina w jarzynach. Czyli mam kawałki wieprzowiny. Tu wydawka. Tak się prezentuje z góry. No i idziemy. Zobaczymy, czy nasze kotki będą. Ile będzie. Czy będą czekały na mnie, czy na jedzone. No, majeczki nie ma, zawsze bywa majeczka. O, to jest niespodzianka, kochani. Nie widzę kotków. I co? O, jest Pysia Pusia. Pysia Pusia tylko jedna jest. I kto? I Murzynek jest. Pysia Pusia, zobacz, co ci przyniosłem, kiciulko. Zobacz, Pysia Pusia, no. I jak będzie ci smakowało to? No kurde mole, gdzie uciekasz? No, wypłoszył kolega. Ją, chodźcie kicia. Chodźcie kicie. Kiciulki, chodźcie. No. No zobacz. I co, widzisz czy nie widzisz? No, zobaczył, zobaczył. I co? A ty? No. No. Bierze. Je. Majeczka, no chodź tutaj. Kicia, co się spóźniasz? Chodź, kicia. Kicia, kicia, chodź. Chodź, mam dla ciebie. No. Chodź, niuńka. No. Trochę wyłożymy wam tutaj. Żeby wam lepiej było brać. Nie? Masz tu. Masz, zbieraj. Masz, o zobacz, jakie chude mięsko. Majeczka, no chodź. Zobacz, jakie mięsko mam dla ciebie chude. No, zobacz. Widzisz? Och ty, niedobra. Nie dam ci. Niewdzięczna. To ja się natrudziłem, tyle łowiłem. Chodź, żbiczek. O, żbiczek leci. No, żbiczek podróżniczek, ten ślimaczek, ten winniczek. Chodź. Chodź, żbiczek.
Chodź, Niuniek. Masz. No, chodź. Chodź. No, będziesz jadł? No, kochanie, on w nocy był w pokoju. To przez noc mi zjadł, już nie pamiętam dokładnie, 3 czy 4 saszetki. No. No ma spust niesamowity. Kurczę. No, waży 5,825. Także ma co nieco tej wagi. Ciotka też ciężka jest. Nie ważyłem jej. Ale mam wagę, będę musiał ją zważyć, tą łazienkową. No, Żbiczek, jest tam, wybieraj sobie. No. Jedz, szlachcic. Hrabio. No. A te dwa czarne jedzą. A Majeczka nie. Wygląda, że się najadła Feliksa w bocianówce. I suchej karmy. I zacierki. A można się było najeść. No robię im, kochani. Urozmaicenie. Staram się, żeby nie miały tylko karmy te puszkowe i suchą, ale żeby miały świeże, gotowane. O, zobaczcie jak on łyka. O. Aha. Pasuje mu. No. No, ale tu dla naszej jeszcze by zjadła. Chodź, Kicia, chodź ci dam. Chodź, Niuńka. Chodź, Kicia, chodź. Chodź, Kicia. Kicia, chodź. Kiciula, chodź. No masz. Chude mięsko. Kicia. Ajajajaj. Są chude mięska, zobaczcie, jakie kawałki. Kurczę, jakie ładne. Fiu. Muszę jej dać. Masz, Kicia. No, masz. No, będziesz jeść? No co? Jedz. Nie zastanawiaj się, bo zaraz zabiorę. O, Majeczka przyleciała. Maja, chodź, Kicia. Chodź, Kicia. No i masz. Patrzy się zamiast jeść. No, wzięła. A ty nie chcesz? Co? No, masz. No już, kurde, lepszego mięsa nie ma. Chudziutkie, mięciutkie, bialutkie mięso. Gotowane. No. No co? Nie możesz zjeść tej resztki? Najedzona? To dobrze. Kochani, to dobrze, że kotki się najadły. Przynajmniej tych kilka tutaj. No. Co, może? A może białego chudego ci dam, tak? Białego chudego damy? No masz. Jedz. No, kolega niesie wiaderko zboża. No, to się ptaszki najedzą. O, macie wiaderko. Na 3/4 wiaderka 5-litrowego. I to pójdzie gdzieś tam na sypie. Wysypie wszystko. I tak dzień w dzień chodzi. Kupuje po 20 kilo zboża. O, a to jest wołowinka, Kiciulko, z tych z warzywnego, ta sałatka warzywna z wołowiną. No, jedz. Jedz, Kiciulka, jedz. No, a ty co? Masz tu też wołowinkę.
To białe jest z zupy. Jedz. O, już wysypałeś? To szybko, niedaleko. Szybko i niedaleko wysypał. Zaraz pójdziemy zobaczyć, gdzie to. No dobra. To starczy dla reszty kotków. A ja teraz, kochani, pójdę sprawdzić, gdzie on nasypał tyle wiadra zboża. Czy on sypnął na jedną kubkę? Czy on rozsypał? Ale to był tutaj, gdzieś niedaleko. Zaraz zobaczymy. A mi trochę zboża brakuje do karmika. To może mu trochę podbiorę z tej kubki. I będę miał dla ptaszków. Nie będę musiał jechać do sklepu, żeby kupić. No co, patrzymy tutaj. Tu nigdzie nie ma. Tu nigdzie nie ma, kochani. Tu mamy tylko o puszki po piwie. Nie ma. Tutaj też nie ma. Gdzie on to sypie? Gdzie on to sypie? Zaraz zobaczymy. On może tu zamaskować to sypanie. Na górze nie ma, tu nie ma. Ja kiedyś tutaj sypałem. Nie sypałem, tylko kotką stawiałem te korpusy i zupę mleczną. I co? Tutaj nie ma. Tutaj szczury latają. Gdyby tutaj sypał, to jest niedobrze, bo szczury by tutaj się tego obżerały. Robak, gdzie on tak szybko poleciał? Albo tu gdzieś, albo tam. Zaraz zobaczymy. Nie chciałem się wychylać i podglądać, gdzie on to wysypuje, bo by poszedł ci indziej. Gdzie on to sypie? Tutaj nie ma też. Zaraz zobaczymy jeszcze w innych miejscach. A może za płotem? No szukamy. Szukamy, gdzie on to wysypuje. Kurde. Gdzie on to maskuje? Nie, tutaj nie ma. Czy on tu wysypuje za płot? Co? Czy on tu za płot gdzieś wysypuje? Nie wiem. Zobaczymy tu. No nie widać. To ci historia. Tutaj nie ma. To może być jeszcze, kochani, tam była taka weranda drewniana, ale nic z niej nie zostało. Ale jest cała ta przestrzeń po werandzie, podłoga. Więc może tam. A tu był kiedyś sztab. Ostatnio. A tu jest, o, sygnaturka, czy jak tam, krzyż. I tam za Niemców, jak tu był szpital psychiatryczny,
dla nerwowych, psychicznie chorych, to tu kaplica była. Natomiast jak wojsko tu było, to sala gimnastyczna. O. A to jest też budynek, który należy do DPS-u, który miał być zagospodarowany na jakiś taki budynek fizjoterapeutyczny w środku, w piwnicy i w ogóle w całym budynku tam poprzegradzano, nowe ściany postawiono, ale jeszcze bez tynku. No i rozmyślono się i nie ma. Kochani, o, tu dziki poryły. Nie? Czekaj. Kto to? Pieszczoch idzie ze mną. Pieszczoch. No, tutaj alkoholicy. Jak to Sztur w seksmisji mówił, nasi tu byli. Jak zobaczył butelkę po patykiem pisane. No, tutaj ostatnio, przedwczoraj, tutaj właśnie ci trunkowi się zbierają i tu opróżniają. Zobaczcie, ile tu puszek. Tutaj też chowają gdzieś sobie te reklamówki z wódką. No i ostatnio kolega z naszego pokoju, z naszego działu, tutaj się ładnie ululał. Tak ululał, że leżał. No i przyjechali, znaleźli go, to już zielony był. Fioletowy, zielony. Turyki, te dziki poryły. No i co? I nie ma. Kurde zboża. Gdzie on sypie, piorun? Gdzie on sypie? No. Kochani, ja tutaj, kochani, sobie ustawiłem stołek taki, o, żeby wchodzić na niego i zaglądać za płot i filmować. Bo tutaj jest sztuczny staw i tutaj łabędzie, czaple, kaczki, gęsi i masy okoni tu jest. Tu się wędkę wrzuca i wyciąga. No zarosło. No tam jest zarośnięta, zasłonięta willa dyrektora tego szpitala za Niemców. A jak jednostka wojskowa, to izba chorych. No tak, ale nadal nie spotkałem, nie znalazłem, gdzie on wysypuje te zboże. Z kolei, kochani, tutaj jakieś 6 lat temu to spotkałem za skrońca, który był długi od przęsła do przęsła. To jest ile? 1,5 metra chyba gdzieś. Taki długi był. No i go tam chciałem wyciągnąć, a on mi tam gdzieś te w liście, w drzewa, w gałęzie i tam się wciskał. Tam go złapałem za ogon, ale on tam jednak się wciskał. No to nie miałem litości ciągnąć, żeby go tam nie rozerwać. Ale taki duży, kochani. Jak Bogackiego. Taki duży. Ktoś by nie uwierzył. Jeszcze takiego długiego nie widziałem. A gruby był, kurczę. Grubszy od kciuka. Grubszy. Co najmniej był taki jak kiełbasa. Tam śląska czy podlaska. O, majeczka idzie. Szpiczek jest. No. Kurde, Marek. Czy on to zboże sypie? Czy on to zboże sypie? No wiecie co? Przecież gdzieś niedaleko. Przecież to nie mógł tak sypnąć. Jakby ktoś siał zboże. On musiał gdzieś na coś wysypać, na jakąś powierzchnię. Żeby te ptaki dziobały.
Tutaj nie widzę. Tu sporo takich płytek leży. Gdzie można byłoby ewentualnie wysypać. Ale nie widać. No i to jest... I to jest zagadka moja, którą będę musiał rozwiązać. Bo ja nie mogę. Ciekawość zwykła ludzka mnie zżera, żeby się dowiedzieć, gdzie on to sypie. Kurczę. To jest niemożliwe. Też musiał to ptakom sypać. Jeżeli ptakom, to na otwartej przestrzeni. Bo gdyby szczurom, no to gdzieś tam w kątach. No zobaczymy tutaj. Może on tutaj komuś przynosi to zboże i odsypuje. Nie ma. Tu jest wejście do magazynu. Tak? A tutaj jest wejście do kuchni. No i co? I nie ma. Przynajmniej tu. Tu nie ma. A może on komuś na kuchnię przynosi? No ale to by nie musiał iść od tyłu tutaj. Mógłby tam wejść, jak my wchodzimy na stołówkę. No nie wiem. No kochani, od nowego roku przychodzi nowa pani kierownik kuchni, weldietetyk, a właściwie nie nowa, tylko stara, pani z macierzyńskiego. Chyba 3 lata była na macierzyńskim. Czy 2? Chyba 3. Jakoś mi tak wychodzi. Także obecna magazynierka pójdzie do kuchni, wróci tak jak było. A ta obecna kierownik kuchni, weldietetyk, wróci na magazynierkę. No, mam nadzieję, że może korpusy powrócą, przywrócą, jak będzie nowa pani. No i nie znalazłem, no niech cię diabli wezmą. Będę go musiał podejrzeć, no. No nie mam wyjścia. Kurczę. Jeżeli tu nie znalazłem, kochani, w tych miejscach, to jedyne rozwiązanie, to musiał to wysypać wszystko za płot. Za parkan, po drugiej stronie. To będę musiał zajrzeć jutro, jak będę w pozaprzestrzeni, to sobie tam przejdę wzdłuż tego parkanu i zobaczę, czy tam jest, czy nie ma gdzieś zboża. No a tak już na koniec, kochani, pokażę wam stołówkę. Zrobiłem kotką stołówkę, tak jak to kiedyś robiłem, z lodówki. Bo jak tutaj stawiałem, to zawsze mimo pod zadaszeniem, to tam jednak mokro było. O, i zobaczcie, jest lodówka. I jest tutaj sucha karma i zaciereczki ze śniadania. A tu jeszcze ten pasztet drobiowy z rana. 2 kuleczki. No, to zostało mi tyle. No, to pójdę do bocianówki. Może w bocianówce tam jeszcze dam. A ty chcesz jeść? To? Będziesz jadł? Nie, no widzicie. O. Taki głodny? O, proszę. Pieszczoch. Pieszczoch, ty grubasie.
Do czego żeś się najadł? No proszę, najadź się. Najadź się. Nie wiadomo czego, ale się najadł. No, także moją lodówkę, która kiedyś była stołówką, znowu wziąłem. Ustawiłem, żeby jedzenie nie mokło, nie marnowało się. Dobra. Idziemy. Jak tam? Trzecia godzina za 10. Ciśnienie tyle. Temperatura 4,3. No. Tutaj mamy jedzonko. Zamknę okna. To będzie mniejsze straty ciepła. Będą mniejsze straty ciepła. O. No i idziemy. Co pieszczoszek? No, puściło. No, o, już jest. O, przeleciała jak błyskawica. No, jest Szramek. Kolega Szramek. Kolega Cienki Bolek. Koleżanka Ciotka Płaczka. No są. I co? Kto będzie jadł? Czy koleżanka Ciotka Płaczka będzie jadła? Położę ci trochę. Co? Kiciulko, nie będziesz musiała wychodzić. Może sobie tu chapnąć. Masz, tak? Masz, dobra. Ten pije wodę. Cienki Bolek siedzi. A tam, kochani, tam jest Piotruś Pan. Te oczy. Czy te oczy mogą kłamać, ależ nie. Piotruś Pan, bo Cypisek jest w pokoju jeszcze. Pisek jest w pokoju. I jak? Będziesz jadł? Co? A, nie. Nie. Macie na miseczkę. No. Macie kitki. Jedźcie. Jedźcie. Wiecie, ile się nałowiłem? No, każdą kiełbaskę to ruch łyżką. No. Je. No dobra. Będziemy kończyć. Zobaczymy jeszcze jaka temperatura. Na dworze 4,3. A tu mamy 11. 7 czy 1? 11,7. Prawie 12 stopni, kochani. Prawie 12 stopni. To nie w kit dmuchał. 12 stopni to w ciepłownictwie, jeżeli przez 3 dni z kolei o godzinie tam którejś, nie wiem, 17 czy 19, temperatura spada poniżej 12 stopni, to się zaczyna grzać, a jak wzrasta, to przestaje się grzać. No, czyli to jest ta temperatura taka ok. Oho, coś poleciało na dach. Coś poleciało na dach. No. Majeczka tam poszła na zwiady. Patrzy. No dobra, tyle.